dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci Pawła Królikowskiego. Jak będzie pani go wspominać? No, to był przede wszystkim wspaniały aktor, no i człowiek wyjątkowy, o niezwykłej kulturze osobistej, bardzo ciepły, serdeczny, pomocny. Zrobił bardzo dużo dobrego dla środowiska, będąc prezesem ZASP-u. Będzie nam bardzo, bardzo smutno i przede wszystkim stworzył piękną rodzinę z Małgosią. Wychowali cudowne dzieci, tak samo dobrze wychowane jak oni oboje. No bardzo, bardzo nam będzie go brakowało. Wspomniała pani, że zrobił bardzo dużo dla środowiska. Co ma pani na myśli? No, mamy różne problemy, dylematy, jak w każdym środowisku. No, przede wszystkim zawsze stał na straży tych poszkodowanych i tych bardziej potrzebujących i bronił tych słabszych. No i chyba wygrywał. I to jest bardzo cenne dla nas i to jest też jakby takie przesłanie dla jego następców, żeby po prostu realizowali jego to, co sobie zamierzył i co zapoczątkował. Właśnie ochrona nas, artystów, i robił to w sposób kulturalny, ale wydaje mi się, że bardzo skuteczne.